Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Skie. Dzień dobry, słuchajcie moi drodzy, ze Skie jeszcze nigdy nie grałem w Robloxa, więc postanowiliśmy sprawdzić. Pisaliście, żeby nagrać Robloxa, więc nagramy Robloxa, czemu nie? Sprawdzimy, czy chcecie. Pamiętajcie, żeby dać nam znać, czy chcecie więcej Robloxa w postaci jakichś tam łapek, czy komentarzy właśnie. Tak, dokładnie. Napiszcie, jakie tryby lubicie. Dokładnie, napiszcie, jakie tryby lubicie, to będziemy nagrywać. Zacznijmy od tego, że zrobimy challenge między sobą. Skie kontra ja. Kto zrobi szybciej McDonalda? Dobra, dawaj, chodzi, czekaj. Na razie... Kto zrobi lepszego tego? Big Maca. No, poczekaj, na razie podejdę tylko... do tego. Na razie nie klikaj, nie zaczynaj. No dobra, no czekam właśnie, co się w ogóle dzieje. No. Bo to trzeba dotknąć, wiesz co, tak, wiesz jak to się robi? Begin worker, okej. Nie, touch to claim, nie? No, ale tu... Aha, no, niech będzie. A dobra. Faktycznie, bo trzeba zająć teren sobie. Mów kiedy. Dobra, ja już zająłem. No, mów kiedy zająłem. No, i teraz jedziesz. Poszukałeś mnie, stary. I teraz jedziesz i musisz teraz... Mam maszynę. Maszynę. Begin working, okay. A masz maszynę, dobra, okej, okay, dobra. Za 70 muszę teraz. Teraz za 70, teraz trzeba wziąć 70. Trzeba szybciutko tutaj wrzucić na przykład trochę lepszą tą droperkę. Ale nie mam hajsu już zebrać na to. Trzeba 70, nie? No, skasz tu kolekt musisz zebrać, nie? No tak, no to wiem. No, skasz tu kolekt zbierasz i gościu i ten, i ciśniesz, nie? No ja tam wiadomo, że sobie najlepszego maka. Często w maku jem, także wiem jak to działa. O, ty świnko jedna, ja ty. Ten biznes. Ty łobuzie. 40. Kurde, powoli to leci coś, nie? O, jeszcze kurde. Weź tu zrób teraz lepszego maka od Skiejek. Tutaj tak powoli hajs leci. Moi drodzy, powinniście przychodzić do naszego maka i rozwijać go jak najszybciej. Tak, powinniście płacić tutaj za każdego maka. Powinniście nam płacić naprawdę 150 za każdego cheeseburgera totalnie, bo to wtedy... Nie, ty masz już 80. Chyba sobie regularnie zbieram, wiesz, patrz. Ja też właśnie chodzę sobie i zbieram sobie. 50. O, taksy zbieram, patrz. I taksy zbieram. Dawaj, droperka drugiego. Ja normalnie cały czas zbieram, chłopie, ja tutaj się nie obijam, stary. Co ty myślisz, że co to jest? To jest mak i tutaj się... Zapierdziela po prostu, nie, tutaj... Ścianie potrzebujemy. Tutaj się bardzo szybko pracuje. 150. Metalizer. Okej. Dobra, co my tu mamy? Jakiś mega dropper, jakiś coś tam. Dobra, okej, czekam na hajsiwo. Dajcie więcej hajsiwa, ludzie, kurde. Jak tutaj wojąć tutaj? Ja tu muszę szybciutko zarobić hajsiwo, no. No nie, masz się poddać, Paweł. Nie poddam się. Zaraz tam, Paweł, zaraz ci tam, tak? Ja zaraz tam przyjdę do ciebie i stary zrobię ci wjazd na twojego pseudo McDonalda. Zadzwonisz do Sanepidu. Tak, zadzwonisz do Sanepidu, chłopie, zaraz tam cię ogarną, nie? On ludzi truje, zabierzcie ty, trójoku jeden, ty. Na pewno. Ty już masz drugi dropper? W sensie trzeci, czy nie? Nie, drugi dopiero, a ty masz trzeci już? No nie, właśnie teraz czekam na hajsy. Jezu, ja myślałem, że ty już masz trzeci, nie? No jakim cudem? Co? Dawaj mi szybciej pieniądze. Nie, hajs szybciej muszę zbierać, bo ty normalnie... Jeszcze, ja to będę każdą złotówkę teraz zbierał, nie? Każdy dolar, stary, no bo przecież to się tak nie da. Ile tu potrzebuję? Mniej więcej 8 dyszek. Dobra, to poczekam tylko 8 dyszek mniej więcej. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, są dwa, trzy dropery w sumie łącznie. No ja mam trzy teraz, no. Okej. Okay. Później można kupić mega dropera za tysiaka albo upgrade'a za 300. No. Na prześwignę ciebie i daj mi się kasę zbiera. Upgrade'ik dałem sobie szybciutki. O. Boże, a najgorsze tutaj za robuxy chcą, żeby wrzucać. O, wyłobuzy. No bo, wiadomo. Co za świnki. Każdy chce zarobić, ale Coloryzer? Będzie się grał darmo. Czekaj, grał czekaj, mega dropper za tysiaka tu jest. Materializer. O, za dużo tych opcji tu jest. A teraz nie tyle hajsu. Materializer. No właśnie, wiesz co, właśnie to jest najlepsze, że musisz wiedzieć, jak... Ja dawno nie grałem w to. No. I powiem szczerze, że nie wiem do końca, ale właśnie o to chodzi, że to jest taki challenge, nie? Który z nas co wybierze? Czy Skie kupi ściany? Czy Skie kupi koloryzer? Czy jeszcze coś innego? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Ja stwierdziłem, że ja kupię sobie to, ale nie mówię na głos, ponieważ Skie będzie słyszał. Więc ja stwierdziłem, że pozbieram i kupię to tańsze. Dokładnie, to tańsze. Ej, czemu ty masz 800 kasy? Skąd ty masz 800 kasy, ja się pytam? Gościu, no bo ty pewnie coś zainwestowałeś, coś co jest badziewne. No właśnie nie. No pewnie tak. A to jest za robuxy, dobra. Dobra. Co tu jeszcze? Jezus, ale tu wymyślili.
Kurde, dobra, czyli tak, tamto na pewno nie. Tutaj są za robuxy, to na razie też nie kupujemy. Okej. Dobra, to będzie tamto chyba. To co teraz, zbieramy na Mega Dropera chyba w takim razie. Ewentualnie. Dawaj, ten tu szybko. Materializer, ciekawe co on robi. Okej. 600 kasy. Dobra. To już mamy nie, to. Zbieramy na tamto. Zbieram tamto. Gościu, ja tu zaraz to wygram, nie? Ja to ci mówię, zaraz w ogóle ten, ja pamiętam, no? W tym Robloxie był taki fajny, później inny tryb jeszcze, że było się super bohaterami, to była spoko opcja. Tak, no tu jest dużo trybów, także moi drodzy, piszcie w komentarzach koniecznie, co byście chcieli tam. Tam koleś Magnalda postawił całego. No, ale gościu tam już dłużej gra, także to, to się nie liczy. Gościu się nie liczy, nie? Gościu się nie liczy dla nas pewnie. Tak, dokładnie. Dobra, tutaj ja robię to. On nie ma żadnej szans. Dobra, co tu ile kosztuje w ogóle? Czekaj. Boże, ja już wiesz, że ja już mogę tylko budować teraz, Maka? Nie masz nic więcej? Ja już więcej nie mogę nic tutaj rozbudować. Ja już tylko buduję Maka teraz, ziom. O kurde. To będzie szybka rozgrywka w takim razie. Ja koloryzera zrobiłem, ja zrobiłem tutaj, chłopie, tego. Nie, bo tylko później za robuxy mogę kupować, nie? No to wiesz, to... Robuxy, robuxy, tak, powiedzieliśmy sobie, że za robuxy nie kupujemy. No dzisiaj nie, no dzisiaj tak wiesz, pierwszy ten... Tak, pierwszy ten, to nie ma sensu, nie? No, ale zobaczymy z tymi robuxami, to później można coś tam coś pomyśleć. Okej, okay, chłopie, co? Chyba wygrywam, coś mi się wydaje, kurczę. No tak właśnie, kurde, zauważyłem, że ściany już masz gotowe. Nie wiem czemu, mi się jakoś wolniej to działa. Myślę, że ty kupiłeś sobie robuxy razy 300 punkty. Sam jesteś robux, ej. Ty był później oszukista normalnie, patrzcie, na razie nie ma ścian jeszcze. No nie mam, nie mam. No. Rozbieram na ścianę. Zbieram na ścianę? 500 są ściany. Chłopie, no to jest grube hajsiwo, nie? No tak, no kurde, no. O, patrz teraz, patrz teraz. Myk! Mam już szyby. Ło, to masz już boki. Mam już szyby, mam już stare ściany kupione, tyle ci powiem, nie? Ja na razie mam fundamenty, w sensie połowę ścian. Mówisz? No. Kurczę, ale za szybko mi idzie, stopie. Ja chyba dwa Magnaldy postawię dzisiaj. Spoko, to rób na dwa, spoko, rób na dwa. Totalnie na dwa postawię, nie? No, nie dobra, co my tu mamy? Proszę bardzo, ściany numer dwa jakieś, a to jakieś takie dziwne. Okej. Okay. Ciekawe jest tym, czy w ogóle, czy na przykład dodatkowe ściany i tak dalej, czy one też wpływają na sprzedaż. Czy to jest tylko wizualne, mi czy nie? Ciekawi, czy później można jakąś właśnie tą linię produkcyjną rozbudować jeszcze bardziej. To by się przydało. No właśnie, tą linię produkcyjną można zbudować za robuxy już teraz tylko. Tylko, znaczy ja przynajmniej mogę tylko za robuxy rozbudować. O nie, ty już masz ściany, stary, przestań. Także u mnie pan na przykład... Pan to pozwolenie na budowę ma? U mnie to jest 250 robuxów, 80 robuxów i 80 robuxów i wtedy coś tam... No też, no. Coś tam z tego może powstać dopiero. Okej. Okay. Stary robuxy. Ja nie wiem naprawdę... Dobra, czekaj, wezmę to. Okej. Okay. No hajsiwo niech leci. Co hajsiwo niech leci? Chłopie, tutaj zaraz to wyrobię, ale tutaj ceny teraz strasznie duże są. Strasznie duże ceny są momentami. Ja na razie mam po 700, mam już szyby. Kupiłem szyby. Sam jesteś szyba. No. O, dobra, patrz teraz, chłopie, teraz tutaj. Uwaga, patrz teraz, 3, 2, 1, cyk. Masz szyld, stary. Mam już napis. O... Mam dwie frytki. Tyle ci powiem. Dwie frytki, mam takie skrzyżowane dwie frytki. Teraz tu widzę, że tu większość rzeczy kosztuje tysiaka. Oprócz tamtych rzeczy, to wezmę sobie te tańsze rzeczy na razie kupię. A powiem szczerze, że naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że tylko te mięsiwo, które tu leci, i zrobimy sobie mięsiwo w kolorze mięsa i tak dalej. No. Że tylko to ma tak naprawdę jakieś tam znaczenie, jeżeli chodzi o sprzedaż, o hajs. A całkiem możliwe. Dobra. A pozostałe rzeczy, że tak powiem, nie mają. Dobra, czekaj, co my tu mamy? Boże, kup wejście. Dawaj te frytki. A masz w ogóle kupiony ten kolorizer, czy nie? No, materializer, kolorizer mam kupiony, mam tu wszystkie te kupione te. Dobrze. Może dlatego ja szybciej zarabiam od ciebie, bo ja koloryzer kupiłem i materializer, wiesz? Nie, żebyś idę sobie kupić ten koloryzer, bo to też się zmienia jakoś zarobki. Bo ten koloryzer to on zmienia po prostu, że mięso przestaje być białe, tylko może zrobić jakiś kolor, nie? No. Teraz zobaczymy. Taka sytuacja. Więcej hajsu będzie wpadało. No, dokładnie. Teraz mam niebieskie mięso, nie wiem co by na to powiedzieli klienci, ale... Stary, no niebieski, spoko. Niebieski cheeseburger, mówisz? Nie, no super, nie? Kto by nie chciał? Totalnie. Okej, okay, ile tam muszę nazbierać? Teraz muszę chyba tysiaka zbierać na wszystko, czyli 1000, 2000, 3000. Pieniądze. 3000 muszę nazbierać mniej więcej, nie? 3000, o nie. 3 kafle muszę nazbierać, chłopie, to masakra jakaś. To ja po prostu kupię chyba to. O. Dawaj szybciutko, dawaj stóweczkę, no, dawaj stóweczkę, dawaj stóweczkę. Stóweczkę dawaj. Nie masz szans. Kurde, stóweczka, ma więcej niż stóweczka weszło. Dobra, kupujemy na przykład to.
Okej. Okay. Zbieramy hajsy jeszcze teraz. W ogóle śmiesznie, bo zobacz, budowanie, bo słuchaj, ten, jak to się nazywa. Produkcja cheeseburgerów jest przed McDonald'em, nie? No tak, właśnie to jest dziwne, nie? Trochę. No, ale oni robisz... może mają, wiesz, może są, nie boją się tego, z czego robią te jedzenie i ogólnie oni no stary, totalnie, no zobacz, tutaj mykasz sobie tego mięsiwo tutaj na zewnątrz, na bloku, na tym, na chodniku. A ten... Przychodzi krówka, fach do maszyny ją. Tak, dokładnie, a stary, no to jest jakieś dziwne, nie? Tak nie powinno być, no ale no coś poradzę. Oj, tam, no. Tam czepiasz się teraz. Co się czepiasz? Zaraz ci czepi, chłopie. Dawaj, buduj to szybciej. Boże, ej, dach jest jej pierwszy, drugi, trzeci. Ile tych dachów jest, nie? Gościu. A no, najlepsze później... Moja... Ej, a później podobno w środku, jak pamiętam, można było też robić, nie? O! Także w środku też tam później trzeba rozbudowywać, nie? Zaraz zobaczymy. Faktycznie można. Dobra, mam już, że wygrywam. Mam nadzieję, że wygrywam. Nie, nie ma takiej opcji. No stary, przecież mówiłeś, że jesteś, że nie masz nic jeszcze. No nie, kupione. No coś tam rozbudowałem, bo nie wiesz. No ale to przypadkiem. Produkcja w re. Totalnie przypadkiem chyba, co? Krytki sprzedawane są, stary. Czekaj, ja tu wezmę ten dach, dorobię. O, jeszcze jakiś znak McDonalda za tysiaka. Kurde, nie wiedziałem, że te znaki są takie drogie. O, mogę się kupić za 500. No. McDonald logo. Stworzenie maka to jest taka droga rzecz jednak. To są grube hajsiwa, ale później przychodzą właśnie panie z dziećmi. Krytki, poproszę. Co? Idź pan, sam jesteś frytek. Pan frytek. Sam jesteś frytek, wypadł stąd. Będziesz od dzisiaj pan frytek, zamknij tam w ogóle loka, bo stary, bo ci szczury na ciebie. Tak, zaraz ja ci tam ponasyłam, to zobaczysz. Karaluchy ci wpuszczą do kuchni. Ej, normalnie, ej, hajs powoli mi leci teraz, coś wolniej tak niż wcześniej. Być. Totalnie wolniej niż wcześniej mi leci ten hajsiwo. Tak powinno być. Ale badziew. Dlaczego tak powoli? Myślałem, że powinno szybciej lecieć, mi się wydaje. Za 500 i za 700. O, rany. Dobra, okej. Okay. Zabrakło mi pieniędzy. I bardzo dobrze, niech ci brakuje. Dawaj mi pieniądze. Dawaj, cyk, tutaj daszek robimy. Okej. Okay. Cyk. Teraz zrobię taki małą ten. Hop. Raz mu tam porobię. Nie masz szans, totalnie szans nie masz ze mną już teraz. Tajny agent idzie właśnie. Zobacz co tu... ale proszę opuścić moje pomieszczenie, znaczy moje ten, tak, moje tak, ten. Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Dajcie mi jakąś broń. Oczywiście, oczywiście, nic się nie dzieje, spoko. Spoko, o co tu, patrz. Dostaw moje burgery. Depczę ci twoje burgery, chłopie. Ej, mam więcej hajsu przez to, chodź po nich dalej. Jak więcej hajsu? O ty łobuzie, nie, spadam stąd. Zaraz ci świnko do maszyny wrzucę, to się zdziwisz. Sam jesteś świnka, łobuzie. Wyjdziesz, zobaczysz. Kurczę, no nie ma takiego ten. Tysiaka? Dach numer 3, jedziemy. Kurczę, dawaj, szybko. Muszę wrócić, bo mi się tutaj coś zrąbało. Ile hajsu dostaniesz teraz? Myk! Drogo? Drogo, panie kolego. No, widzisz, i teraz robię wejście, będę budował, chłopie. Teraz dopiero wejście buduję, nie? U ciebie same wieśmaki idą, zobaczysz. Muszę kupić dywan za tysiaka. Będziesz perski chyba. Chyba tak, z kota perskiego, nie? Totalnie. Włosku bali kota jakiegoś. No totalnie, no to jest naprawdę porąbana sytuacja. Dlaczego tu jest tyle hajsu do kupienia, nie? Dobra, mam znaczenie. Tyle hajsu to wszystko kosztuje. Dobra, ja już cisnę tam do środka. Tam w ogóle zwróć uwagę, że tam jeszcze na parkingu przed wejściem masz do kupienia za 1500 parking. Nie wiem, czy zwrócić uwagę. Mam. Aha, no to może będziesz miał dopiero. Chyba, że nie zbudowałem tak mocno się. Na takim dużym placu. Przed wejściem. To jeszcze nie mam na razie. Dobra, spoczko, loczko. Ja teraz zbieram hajsy na wejście, w sensie na entrance kupienie. No, ja tu jak najszybciej, wiesz, kupuję, żeby być do przodu. Stare, to szybciutko biegam. Te 1500 na końcu chyba wezmę, kupię, bo tak czuję, że to chyba nie ma znaczenia kompletnie. Czarne burgery? Jedziemy. 600. Coś mogę za 600 kupić? Szczury kupić. Stary, to wszystko kosztuje krocie, nie? Wszystko powyżej 700 tysiąca, nie? Nie ma, bez tysiaka nie ma w sensu wchodzić nawet do tego, do lokalu, nie? Tak, żebyście chcieli kupić jakiegoś cheeseburgera, cokolwiek u mnie, to bez tysiaka nie ma sensu wchodzić, słuchajcie, do mnie do środka nawet, nie? Frytki po 1000. Frytki wszystko 1000, nie? Totalnie. Dobra, mam już teraz tak, że mogę dwie rzeczy chyba machnąć. Chociaż nie wiem, czy nie. Chyba wezmę sobie najpierw ten parking lot, kupię. Bo on kosztuje więcej. Daj spokój. O, to są pasy na parkingu namalowałem za 1500. Świadomo, że i tak nikt do ciebie przyjeżdża. Ale czujesz temat? Ziom, czujesz temat? Pasy na parkingu kosztują 1500, nie? Żeby namalować paseczki.
na ziemi wyznaczyć. Zobacz sobie, jak to wygląda. Ze szczurami do ciebie, wiesz? Ty szczurze jeden, wypadł stąd, wypadł! Ty masz za kolor mięsa, weź zmień ten kolor mięsa. To jest normalny kolor mięsa, gościu. Ja nie mogę zmienić koloru mięsa twojego. O, świnio, mogę. Możesz mi zmienić kolor mięsa. Nie, różowy niech będzie, to jest, patrz, różowe mięsiwo. No. Patrz tutaj, chodź zobacz. Masz pasy. No, tutaj pasy zamontowałem sobie, gościu. Tam w środku już zacząłem montować, proszę ale bardzo. Ale rozbudowany jesteś. A co, ty jesteś rozbudowany może? Chyba... Oczywiście, na maksa już. Ty sam jesteś na maksa, raz ci na maksa rozbuduj, choć ci gościu, to normalnie zobaczysz. Idzie do mnie. Tak ci wrypie po prostu normalnie. Weź te rączki, weź te... Zabierz ci hajsy, nie mogę. Proszę, patrz, patrz teraz, co mówiłeś? Patrz, patrz ile stolików się pojawia teraz. Masz stoły. Tak, moi klienci mogą już jeść nie tylko na stojąco albo na ale ziemi. Masz tego w ogóle, za 5000 drive-thru jeszcze masz. Oż, kurczę. Nie zauważyłam. No, tam z tyłu jeszcze. Boże, drive fru. Fru. Drive fru. Fru, tak trzeba fruwać. Bez jaj. Kto to widział, żeby tyle hajsu płacić za stoliki i za te rzeczy? Ja nie wiem, naprawdę, moi drodzy. Patrz na to, biedaku, co teraz robię. Zobacz, 2500, 3000 hajsu mam. Co za oszust? Tak się gra w maku, oszust. Tak? Ty nie potrafisz. Oszust. No, tyle ci powiem. Dobra, moi drodzy, ja tak się szybko nie poddam. Ja tutaj cisnę. Proszę bardzo, chociaż nie, to mięsiwo muszę zrobić, bo to na pewno lepiej sprzedaję jako mięso. Zobacz, ja mam ladę przygotowaną pod klienta, że mogę sprzedawać zaraz. Po, bez sensu, po co ci lada? Po co mi w ogóle ten? Po co no, mi w ogóle... po co ci McDonald's w ogóle? Po no. Co mi wszystko inne właśnie? Po co ci życie? To ja się ten. Co ja się ten? Do maszyny skoczę, będą za mnie. Tak, niech cię, tak, wieśmiak, wieśmiak z ciebie wyjdzie. Wieśniaki będą ze mnie. Wieśniak wyjdzie, tak, dokładnie, coś w tym stylu. Ja tą ladę zaraz też kupię chyba, bo to faktycznie, nie wiem czy to nie będzie miało jakiegoś wpływu, bo to w sumie sprzedaż, to może być mieć jakiś wpływ. Nie kupuj tego. Nie, nie ale wątpię. Hajsiwo leci tylko włącznie z mięsa, wiesz? To sobie kupimy, coś mam, ile mam na hajsu, 800 na hajsu. Także jeszcze. Hajsiwo tylko z mięsa leci niestety. Ja wezmę sobie stoliki kolejne jeszcze. Okej. Okay. Mam fajne stoliki. Taki czekaj, co my tu mamy? Buy counter. O. Proszę bardzo, kupimy sobie ladę. Co? Bo... O nie, tam wziąłem po drugiej stronie, ma już register! O Boże, jak to szybko leci. Ale lipa. Trzeba zmienić normalnie. To. A nie, gościu w ogóle tam też widzę się rozbudowuje, tylko czekaj, ile on ma tych? Tyle samo co my? Nie, on środku jest mało rozbudowany, dobra, nieważne. Ale on ma sobie 6000 hajsu. Ale to jest Tycoon 3. Skąd on ma to? Ale to jest Tycoon 3, ziom. To jest ten, który grał przed nami jeszcze pół godziny. A całkiem możliwe, no. Ile to z hajsu? 800. To... Także gościu w ogóle zaczął przed nami kolejne. Strasznie. Nie, później kupimy sobie counterstop. Dobra, zbieramy hajsy. Dobra. Co zbieramy hajsy, gościu? Jakie zbieramy hajsy? Nie masz szans, biedaku. Co jesteś biedak? Zaraz tam przyjdę, no, to ci wyrąbię tam, zobaczysz. 1800, idę kupować teraz. Wszystko kupię na raz, wszystko. Wszystko? Chyba nie za bardzo. Mój McDonald's jest ładniejszy w ogóle od twojego, tyle ci powiem, wiesz? Powiem ci, no. Te kolory takie dobrałeś dziwne. Ja sam bym się wstydził w ogóle. Co za świnka? Mam tego, mam komputer w środku. Ja już mogę sprzedawać, stary. Sam sobie możesz sprzedawać, jeśli raz posprzedaję, to zobaczysz. Sprzedam ci bułę. Sprzedać ci bułę, chcesz? Nie dosięgniesz. Co nie dosięgniesz? O ile zakład, że nie dosięgnę, chłopie? Zaraz, już, ja już dzwoniłem za sanepid, wjeżdża i... Okno ci wybije, gościu. Zaraz ci okno wybije, zobaczysz. No, weźcie, co to ma być? Weźcie karaluchy stare, przecież tak nie może być. Każ register sobie kupiłem. Też mam. Czekaj, co tu jest? Remove, charge, coś tam, dobra, spoko. Remove, tak, remove, wszystko remove. Tak, remove skie, remove skie, tak. Remove konkurencja. Okej, okay, czekaj, co tu jeszcze mamy? Ja po blacie w ogóle biegam, więc mam trochę lipa, nie? Każ register... Nie siadaj, stary, wstawaj. Co ty usiadłeś sobie? Tak? Muszę tak. Wam tym na krześle w ogóle. Taka praca? Mówisz, tak pracujesz, skie? Taka ciężka praca? Dupka. Dupką ten. Kręcę. No, po krześle, nie? Ja już mam w ogóle obsługę, ty nie potrafisz. Co? Ja to właśnie też kupiłeś obsługę. Ty sam obsługujesz, biedaku. Tak, bo jestem najlepszy, nikt mnie nie zastąpi. Nieprawda, mam tego ludzi. Ludzi? Ty lodzi chyba. Lodzi. Ja teraz lecę na głowę i wiesz, i niech sami działają. Też mam kasierkę. Taką ja ładną, łysą. Biznesmen. Taką łysą mam fajną, stary. Łysa jest najlepsza. Ta, dokładnie. Łysa kasjerka musi być. Łysa kasjera jest super. No, czekaj, już tu cisnę. Boże, ile hajsu w ogóle mi leci tutaj?
No właśnie mi masakra. Tak bardzo chciałbym więcej trochę jeszcze pieniędzy. Mówisz? Oczywiście. Jako, że ten odcinek wyszedł bardzo długi, stąd tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dalsza część już w czwartek. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hejos. Pamiętajcie, żeby zostawić jakąś łapkę, informację, że chcecie więcej. Dokładnie, żebyśmy wiedzieli, że chcecie więcej tego Robloxa. I napiszcie koniecznie, jakie tryby.